Pompka Xiaomi napompuje 41 piłek na jednym ładowaniu. Ile mamy piłek? Dwie. Zbliża się czas, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad kupowaniem prezentów świątecznych, ale zbliża się też czas promocji. I choć ten najbardziej znany Black Friday to ostatni piątek listopada, to Chińczycy, chcąc jak zawsze wyprzedzić Amerykanów, mają swój festiwal już w poniedziałek, czyli 11 listopada. Na wszystkich chińskich stronach możecie kupić produkty dużo taniej. A od 11 listopada aż do Black Friday, czyli ostatniego piątku listopada, 29 to chyba jest, jest jeszcze mnóstwo innych promocji, w czasie których możecie kupić te produkty, których normalnie byście nie kupili, bo albo są za drogie i wam się nie przydadzą, albo są za drogie i nie jesteście w stanie tyle wydać na prezent dla kogoś. Dlatego postanowiłem wybrać 5 takich produktów, z których 4 polecam, a jeden zaskakująco nie. Zacznijmy od najgorętszego produktu ostatnich dni, czyli DJI Mavic Mini. Mały dron, który mieści się w dłoni. Na jego recenzję na moim kanale musicie poczekać jeszcze tydzień. O Jezu, ile trzeba czekać. No bardzo mi przykro, ale chcę nim polatać w różnych warunkach, żeby ta recenzja była jak najbardziej dla was przydatna. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że to jest świetny dron dla tych wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z dronami. Natomiast jeżeli chcecie to kupić jako prezent komuś, kto już się bawi dronami, kto już jakimiś dronami lata, typu Mavic Air na przykład, to zastanówcie się dwa razy, ponieważ ci, którzy są ciut bardziej profesjonalni, będą narzekać na parę rzeczy. Po pierwsze, nie ma tutaj RAW-ów, jeżeli chodzi o zdjęcia, czyli nie można robić postprodukcji zdjęć, co jest dla ludzi, którzy robią zdjęcia dronami, dość ważne. Po drugie, nie ma 4K, tylko 2.7K, jeżeli chodzi o filmy i nie ma ustawień manualnych przy filmach. Natomiast dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę, świetna zabawka. Już teraz mogę wam to powiedzieć. No tyle, że droga, dlatego warto poszukać jej za mniejsze pieniądze. Ja pod filmem wrzucam wam sprawdzony link do AliExpress, gdzie cena całkiem możliwe, że 11.11. jeszcze spadnie, ale warto monitorować. Jeżeli nie znajdziecie Mavica Mini super tanio na Ali, to być może w Black Friday znajdziecie go zupełnie gdzie indziej. Wrzucam też link do dystrybutora w Polsce, być może on będzie miał Black Friday'owe promocje u siebie pod koniec listopada. Pompka! Za 179 zł najnowszy Xiaomi Mi A przenośny inteligentny cyfrowy wykrywania ciśnienia w oponach mini kompresor pompa dla rowerów, motocykl, samochód, piłka nożna. Pompka Xiaomi napompuje 41 piłek na jednym ładowaniu. Ile mamy piłek? Dwie. No i dobra. I powinno napompować. Jest piłka. Ona. Jest bar. 0,6. I? No i środkowy. Jak będzie 0,6, to ona przestanie ładować? Powinna, no. Elegancko. Jest. Dobra, zaznaczę na liście, żeby nie było. Dobra. Jest już pomarańczowe, a to świadczy o tym, że bateria jest znacznie zużyta. I to jest 9. piłka. No właśnie. Czyli by się przydało kłaść na to, żeby to samo pozyskało. Siadaj. Czerwono. Zaczyna, tak, zaczyna mrugać. 25 napompowanych. Dobra. Już przy takim rozładowaniu. To. Już koniec. Umarła? No. Jak umarła? No umarła, ale nie napompowała tej 28 do końca. Czyli takie... nie do końca. Pompka już naładowana na maksa, z powrotem. Ustawiłem tryb rowerowy. Mamy tutaj koło. Maksymalnie możemy tutaj nabić 4,5 bara. Da się maksymalnie 4,4. Ani nie super szybko, ani nie super wolno. O człowieku. Jest tak twarda. Rower napompuje spokojnie. Myślę, że dwa koła bez problemu. A teraz wyposażymy Peugeota w system aktywnego pompowania kół podczas jazdy. Ja bym spuścił do jednego bara. 0,9, no jest miękko. Z tyłu powinno być 2-3 bara. Więc tyle ustawimy i tyle nabijemy. Trzeba to przymocować. O, gdzie?
Dobra. 1-4. Pompuję. Dwa i jeden. Zaraz dobiję. Przestało brzęczeć. Przestało brzęczeć. Albo się rozładowało, albo napompowało, ale napompowało, kurde. Chyba na biegu wyłączyłeś. Tak się podnieciłem, że aż na biegu ten, zgadza. No to co, no jest okej, okay. Teraz trzeba by było chyba przedziurawić tę oponę. Pokaż. Spróbuj. Nie swoje to nie szkoda. O, wlazło. Co zrobiłeś z moją oponą? Prostaku. Jest. 1,6 bara. No dobra, no już o, jest 1,5. Dobra, 2,3. Ja wstawiam, że jest więcej. Jeden dziewięć. Kozak, dawaj. Czyli jak przybijesz oponę, to zakładasz sobie taki zestaw i dojeżdżasz spokojnie do wulkanizatora, tak? Czy gdziekolwiek. No na miękkim kapciu. A ciekawe ile czasu. No właśnie, no aż ci się akumulator nie skończy. No właśnie, ciekawe. Jakieś 27 piłek, z czego jedna piłka to mniej więcej minuta 20, czyli... To kawał drogi. No z pół godziny możesz jechać. Nabija się, no niesamowite po prostu. Znaczy, weźcie pod uwagę fakt, że Peugeot z tyłu jest lekki, nie? No ale i tak nabija. No, losowo wybraliśmy opony z tyłu. Ale jestem w szoku. Przestało, ty. Ale super. Jest, o, było 2,3, spadło na 2,2. Kozak sprawa. Moim zdaniem jest to super pompka. Najlepsza na świecie. To co, jedziesz z tym do domu? Tak. Ja też myślę, że taka pompka jest wspaniałym pomysłem na prezent, jeżeli macie do obdarowania takiego Mateusza czy Dawida. Ja też bym się w sumie z tego ucieszył, ale być może nie macie tyle, żeby wydać na prezent, to wtedy polecam selfie stick. To jest ten selfie stick, którego pokazywałem wam w Tech Weeku i który rozkłada się do prawie 3 metrów i który 11.11. będzie kosztował na Ali od 72 do 78 zł. I który prawdopodobnie nie przyda się zbyt wielu osobom, ale są tacy ludzie, którzy chcą wprowadzić coś wyjątkowego do swoich nagrań. Czy to są youtuberzy, czy to są ludzie, którzy nagrywają sporty ekstremalne. A propos sportów ekstremalnych, tu jest końcówka, która pasuje do GoPro i do większości innych kamer sportowych, bo wystarczą przejściówki, jeżeli kamera ma inne mocowanie. Ja z jakiegoś powodu lubię ten produkt. Jest lekki, porządny i tani. Więc jeżeli znacie kogoś, kto czegoś takiego potrzebuje, albo sami potrzebujecie, to możecie korzystać z linku poniżej, bo to jest link, z którego ja kupiłem i to do mnie przyszło dokładnie. Więc 100% legitne. DJI RoboMaster. To jest tak niedoceniona zabawka. Zabawka, którą dostaliśmy do testów na chwilę dosłownie, jakiś miesiąc temu. Zabawka, którą jak kupicie, to dostaniecie ją w częściach i będzie trzeba ją złożyć. Zabawka, która jest świetnym sposobem na wciągnięcie dzieciaków do świata programowania robotów, ale jeżeli kupisz to dziecku i okaże się, że dziecko nie jest zadowolone, to nic straconego, absolutnie. A już w ogóle pełnię swoich możliwości RoboMaster pokazuje wtedy, kiedy twój kolega też kupił swojemu dziecku takiego robota, no i okazało się, że dziecko akurat nie jest zainteresowane, tym lepiej dla was, wtedy możecie rozpocząć wojnę. I znowu, to nie będzie przez cały czas jeżdżenie i strzelanie na oślep, bo te roboty mogą być programowalne do walki. Zresztą DJI RoboMaster wziął się z zawodów robotów, które w Chinach są rozgrywane od dłuższego czasu. I tam te roboty są naprawdę mocno programowane. W sensie każdy ruch, każda reakcja na to, co robi przeciwnik. Właściwie możliwości są nieograniczone, ale może jesteście pacyfistami i wolicie się ścigać.
Niestety z uwagi na cenę RoboMaster nie jest gadżetem pierwszej potrzeby. Dlatego warto zapolować na niższą cenę. Ja wrzucam link do aukcji AliExpressowej. Ale jeżeli tam cena nie będzie dla Was satysfakcjonująca, to warto też poczekać na Black Friday. Być może z uwagi na to, że jest to mniej popularny produkt niż drony od DJI, będzie gdzieś srogo przeceniony. Ale tego nie wiem. Tutaj musicie zaufać swojej własnej intuicji. I na koniec słuchawki. Słuchawki, o które pytaliście. Słuchawki, które będą 11.11. kosztować niecałe 170 zł. Słuchawki, które mają 455 recenzji na Ali, które są bardzo wysoko oceniane. 4,8 punkta, no to są naprawdę wysokie oceny. Inna rzecz, kto te oceny wystawia. Ale postanowiliśmy je zamówić i oddać je w ręce, a właściwie założyć na uszy człowieka, który moim zdaniem naprawdę słyszy. I może Wam powiedzieć prawdę na temat tego, jak te słuchawki grają. Dziwne zjawisko. Jak włączam ten noise cancelling, to one są automatycznie głośniejsze. Aha. I brzmią teoretycznie lepiej, ale... Aż jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Nie, cały czas jest źle. Jeśli chodzi o noise cancelling, on nie działa tak dobrze jak w słuchawkach markowych. Włączając noise cancelling, słuchawki stają się automatycznie głośniejsze, co już daje wrażenie, że jest lepiej, że ten szum jest cichszy, ale on tak naprawdę, te słuchawki nie tłumią tego szumu tak dobrze jak na przykład Bose'y. Natomiast co do ich samego brzmienia, ja bym ich nie brał, bo mimo że kosztują 200 zł, są bardzo wygodne, dobrze siedzą na głowie, to ten dźwięk jest po prostu słaby. No, w tanich słuchawkach, jakichś takich JBL-ach do biegania, Ten dźwięk jest po prostu lepszy. Tu jest bardzo duży problem głównie z basem. To znaczy przy głośniejszym słuchaniu ten bas strasznie charczy. Tak jakby przetworniki się w tych słuchawkach po prostu nie wyrabiały. Góra jest taka jak przez karton. No i ogólnie widać, że są to słuchawki po prostu słabej jakości, nie są nastawione na jakość dźwięku. Jeśli chodzi o ich design, to jest już wasza ocena. No i to po prostu nie są dobre słuchawki. Ja bym ich nie brał. Ja ich nie chcę. O. Mieszko jest szefem Zgrywa Studio. Jeżeli chcielibyście robić ze swoim dźwiękiem coś dobrego, to polecam go serdecznie. Natomiast link do słuchawek też wrzucam, bo może na przykład jesteście przygłuchawi. I nie robi Wam zupełnie różnicy to, że słuchawki grają dobrze lub źle. To wtedy wszystko wskazuje na to, że te słuchawki są nie najgorzej wykonane. A teraz czas na powód, dla którego na początku tego filmu nie było reklamy. Ponieważ AliExpress mi zapłaciło za to, żebym Wam przekazał taką informację. Jeżeli planujecie robić zakupy od 9 rano 11 listopada do 9 rano 13 listopada i nie macie jeszcze konta na Ali, to jak założycie sobie nowe konto i skorzystacie z hasła, które jest pod tym filmem, to po wszystkich zniżkach, które zostaną Wam naliczone, dostaniecie jeszcze $4 zniżki z uwagi na to, że założyliście konto i skorzystaliście z tego hasła. To jest jakieś 15 zł. Więc z jednej strony szału nie ma, ale z drugiej strony jak kupujecie tylko selfie sticka, to całkiem duża część kwoty. Może akurat nie macie jeszcze konta na Ali, to może Wam się przyda. Nie ma za co. I to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że pomogłem. Możecie to traktować jako wstępny świąteczny poradnik zakupowy, ponieważ ten prawdziwy ma jeszcze powstać. Chociaż nie mam weny w tym roku. Bo... Mam głębokie przekonanie, że trochę za dużo kupujemy rzeczy. Że ta konsumpcja galopuje, a wcale nie potrzebujemy. Bo technologia wcale nie galopuje. Wiecie, o co mi chodzi. Więc będę się musiał mocno skupić. Nad tym, żeby dać Wam jakieś naprawdę fajne pomysły. Żeby to nie było po prostu kolejne gówno z Chin, które ściągniecie i ktoś je wyrzuci gdzieś tam po tygodniu używania i tylko zaśmiecimy planetę. Jeżeli myślicie, że oszalałem, to... Myślę, że z każdym dniem jestem bardziej szalony. Ale podobno tylko szaleni ludzie potrafią zmieniać ten świat. I tego się trzymajmy. Dziękuję, to był Chiński Czwartek. Do zobaczenia, cześć.